Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z drugiej strony ekranu i dzisiaj zapraszam Was na film z zakupami jedzeniowymi, czyli Food Haul. Wróciłam przed chwilą z miasta, byłam wszędzie, byłam w polskim sklepie, byłam w organicznym sklepie, byłam w Tesco, gdzieś jeszcze byłam? Nie wiem, w Marks & Spencer i pokażę Wam, co kupiłam. Tutaj mam też małego pomocnika, który... Tak, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. I wyobraźcie sobie, że to wszystko mieści się w wózku. A dziecko już się nie mieści w wózku, dziecko jest u mnie na tym. Dobra, zaczynamy od... też z myślą o Aleksandrze kupiłam mu przecier jabłkowo jabłko mango. Wiem, że można zrobić takie coś samemu, ale czasami jest wygodniej po prostu. Mam też moje mleko z ProVamel. To jest kokosowe, bardzo smaczne jest, chociaż nie nadaje jasnego koloru kawie, tylko taki, no jest jasne dość, ale ma dobry skład. Tu mam organiczne mleko Jamesowe. Wyobraźcie sobie, że James uwielbia mleko. To jest jego ulubiony napój i potrafi wypić 1 litr dziennie. Wcześniej kupowaliśmy inne mleko, teraz staramy się kupować organiczne. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale dajcie mi znać. Tutaj mamy mąkę. Tutaj kupiłam też Jamesowi, bo uwielbia Film Moana, o czym Wam zresztą mówiłam. Takie czekoladowe cupcake'i do zrobienia. Tutaj mamy paprykę. Niestety mój pomocnik nie chce za bardzo współpracować, ale dostał teraz od mamy próbkę. Może będzie spokój. Mówiłam Wam o Moanie, o ulubionym serialu Jamesa, a także o kokosie, który kupiliśmy z myślą o tym, żeby mu pokazać, bo tam jest element z kokosami. Kakamora. Tutaj mamy papryki. Czerwoną wzięłam i żółtą. Ten wegański żółty ser polecała mi Ania Miss Playground, a także Monika Daily. Nie wiem, czy mówiłam o brokułach, ale tutaj obok leżą. Kupiłam też troszeczkę wędliny w polskim sklepie. Tutaj mamy taki zestaw, był w Marks & Spencer's. Czterech rzeczy, czyli do chińszczyzny. Taki makaron. Akurat ja wybrałam krewetki. I do tego jeszcze było to. I sos. Wzięłam taki słodko-kwaśny. I to będzie nasz jeden z naszych obiadów. Tutaj jak przy okazji jestem, to też kupiłam takie małe awokado, małemu daję, a także mam ochotę zaraz sobie zrobić kanapkę właśnie między innymi z nim. Tutaj mamy, to nie jest melon, chciałam powiedzieć melon, dynia, tak? Tutaj jest oberżyna, tutaj mamy jedną cukinię, już resztę włożyłam do lodówki, banany też przy okazji kupiłam, to Wam chcę pokazać, taką kokosową śmietankę do robienia różnych dań, najlepszy na świecie hummus, naprawdę ten jest najlepszy, też ze składem nie ma tego konserwantu, na który ja mam uczulenie, na to muszę uważać, też na próbę kupiłam taki tofu ser, zobaczymy, naked tofu ze smakiem, tak wyglądał kartonik. Mleko małego z Hip, kilka opakowań kupiłam, też już odłożyłam. Mango tutaj jest, tutaj zupy, słuchajcie, mam lenie ostatnio i robię zupy, znaczy nie robię, tylko podgrzewam, ale są tak pyszne i też mają super skład. Pan pomidor, bazylia kupuję w polskim sklepie. Na wypróbowanie wzięłam pana brokuła, a także panią szczawiową, zobaczymy. Też kupiłam gyros, bo chcę zrobić takie kotlety z cięciożycy. I tutaj kupiłam do tego gyros, nie wiem, czy mówiłam Wam o mango. Ser pleśniowy Gewowi, bo ten bardzo lubi, z camembert z grzybami. Sałatkę wegetariańską z cięciożycy, ja uwielbiam też ją sobie na kanapkę dać. Tutaj jeszcze mam ser feta, masło najlepsze Kerrygold, bez niego ciężko byłoby mi żyć, dobrze, że w Polsce też jest. I tutaj pomidorki, które już otworzyłam, bo zaraz będę jeść. I tutaj ktoś ciekawie, co Aleksander je, to są takie puffs, tak? No, chrupki kukurydziane po prostu w jakimś tam smaku. Aha, i jeszcze kupiłam rukolę wodną, to chyba rukola wodna, dobrze mówię? Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. No, to takie zakupy, słuchajcie, na tylko kilka dni. Ostatnio tak dużo jemy przy chłopcach. Ja codziennie gotuję coś smacznego na obiady i Aleksandrowi czasami więcej niż raz dziennie, bo on ma taki apetyt. I to tyle, słuchajcie. Nie wiem, co mam powiedzieć na koniec. Zazwyczaj Was proszę o to, żebyście ewentualnie, jak macie pytania, napisali coś w komentarzach, ale jeżeli macie pytania, to oczywiście zostawcie mi je na dole. I trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!